Siemanko, z tej strony ma Wesolec, jest ze mną Bączek. Cześć, witajcie, z tej strony Bączek. Jest wcześnie rano, gramy w Farming Simulator 2015 i to ostatni taki odcineczek z Borusiowa razem, tak we dwójkę obok siebie. Jak dzisiaj sami widzicie, agregatowanko, wsiadamy do swojej 912 i lecimy na pola. Ostatnio jak ktoś oglądał live'a, to tam wiecie, troszkę się porobiło w polu. Ogólnie to przepraszamy, ale wczoraj nie udało nam się zrobić live'a, zresztą chłopaki też wcześniej mieli, także nie było, nie opłacało się już robić kolejnego, że... Kurde. O, otworzy mi się bramę. Ogólnie tu już 17 tu jest w grze. Późno, ale jadziem. O, tu Monika siała, jak ktoś wygląda to na live'ie. I bardzo ładnie. 10 na 10 bym to tak. Polecimy sobie chyba najpierw na to pole tutaj. Bo tutaj rozsiewałem nawozy na live'ie. Pod zboże. Jakie? A jeszcze nie wiem, czy zasiejemy, może trochę tak. O, czekaj, bardziej dojadę. Bo jednak te ksioki tu są. Krzychu. I powiem wam tak, że to chyba nawet ostatni taki jakikolwiek odcinek z, wiecie, takiej wspólnej gry obok siebie. Bo dzisiaj nagrywamy, jest piątek, jedziemy do Agrofarm, tak? Dobrze mówię? Do Agrotermu. Do Agrotermu, o Jezu, przepraszam. Do Agrotermu właśnie za chwilę będziemy wyjeżdżać. Więc już dzionek nam zleci, pojawi się jedynie jakiś vlog na sobotę. Nie wiem, czy pojawi się coś z gry, czy będziemy jeszcze, wiadomo, w stanie nagrać. No bo wiecie, też nie chcemy cały czas siedzieć przed kompem. Trzeba poszaleć, ostatnie dwa dni przed nami. A w sobotę jedziemy do Bartka. Także na pewno vlog się pojawi jak najbardziej u Brączka. Zobaczymy u mnie, może coś z GoPro, ale nie wiem. Ważne to, że uda nam się tam jechać, bo chyba najbardziej czekam, żeby się tam przejechać też. I no, praktycznie koniec. Kurwa, dwa tygodnie zleciały. No. Masakra. Troszkę szybko. No, troszkę szybko, jak widzicie, Brączek, to właśnie dzisiaj Brączek jest zaspany, nie ja. Dzisiaj taka mała wymiana była. Wczoraj Brączek sobie wstał. Za dwie godzinki prawie wcześniej ode mnie. Dzisiaj jest powtórka z rozrywki, tylko że w drugą stronę. Kurde, ale spadki były gdzieś. No. A nie wiem czemu, tak jeszcze za szybko się obróciłem. Nie wiem, czy są jeszcze po prostu. Agregatowanko może być. Możemy trochę dodać. Ładny agregat to w ogóle. No, ładny znalazłem. Ja pierdolę. Takie heble mam tu. No hamuj wcześniej. Muszę się przyzwyczaić. Pompa słaba. Wszystko jest słabe na tych wsi. Tak się żyje na polskiej wsi. Kurde, żebym krzywo pocisnął. No masakra, nie. Nie, to mówię. Daj spokój. Dobra, uprawionko będzie dobre, co ty chce. I ogólnie teksturki, tak sobie wczoraj patrzyliśmy, to i na typowej, na bolusiowej są inne, tak? Są inne, ale obydwie są fajne. I dobrze, tak to będzie jakaś wymiana, nie ciągle, nie te same. Kurde, a to się oprę, bo mnie już tak z głowa mnie zaczyna boleć, jednak trochę za wcześnie staliśmy. Co takie nakładki robisz? Co? Nakładki co takie robisz? A, bo proszę ciebie, ten agregat tutaj, o, tam widzisz, z tyłu idzie taka tregra, ta tabelka taka i to wywala tą ziemię, to jeszcze muszę to rozgarnąć ładnie. No skąd ty wiesz o tym? No, bo wiem jak u nas było. Pa, krzywu, widzisz, tu ona wyrzuca tą ziemię za daleko, a tu ona brała tą ziemię za mało. A. Dobra, no to wtedy trzeba zrobić tą nakładkę. No. I powiem wam, trochę głowa mnie boli, bo na 6 sobie nastawiliśmy budzik. Wcześniej trochę, nie? A kto normalnie nastawia budzik na 6, to ja nie wiem. No, sam zresztą wczoraj wieczorem tak mi mówiłeś. Ja spałem już wtedy. No, prawie spałeś. Ale mimo jeszcze mówiłeś, żeby na 6 ustawić budzik. Mówię, dobra, to ustawimy na 6. I tak wiecie, no bo poszliśmy trochę wcześniej spać wczoraj, bo poszliśmy o której? 23 była 40. Ale to dlatego, że fajnie było. Że się coś wypiło. Bo już się najebał krzyńciuniu? Tak, chyba nie. Mi tam się podobało, bało. Nie no, ogólnie było spoko. Dzisiaj powiem, też wypijemy, jutro też wypijemy. A jutro to tym bardziej, już w ogóle w sobotę to kurda, melarz, fluj. Krzychu. Melarz, a ty potem na autobus nie staniesz. Szczerze to, tak myślę sobie, nie? Fajnie jakbyśmy nie poszli spać w ogóle. Ja bym tak to do autobusu poszedł, na tą 6, i ja bym sobie spał całą drogę prawdopodobnie, jeżeli bym w nocy nie spał. My money. Tylko że... no już nieważne jaki, ale... No to było w sumie spoko rozwiązanie. No nie byłoby głupie. Cię najebał i byś poszedł spać. Co? No, bym cię najebał i byś poszedł spać w autobusie, nie? Fajniej by było, bo tak to będę się męczył w tym autobusie i męczył, a tak to luz blues. No zobaczymy jak to wyjdzie, o której wrócimy od Bartka w sobotę, planowane jest tak na 18, żebyśmy byli w domku już. Myślę, że to się uda.
Mam nadzieję, że tam je widać na tym aparacie. No ale ogólnie w domu i tak będziemy późno. Ale w domu będziemy późno. No i będzie jakoś to leciało. Kurwa, ja sobie nie wyobrażam. A właśnie, muszę wam powiedzieć, że wczoraj właśnie mama do mnie dzwoni i okazało się, że w czwartek ten co teraz będzie, mam operację. Znaczy w czwartek już ja wyjeżdżam do Warszawy, do szpitala znowu i w piątek mamy operację, także na pewno w kolej, na następny tydzień będzie trochę zaległości na kanale, postaram się coś nagrać na zaś i tam mi Brączek najwyżej udostępni, tylko poprzesyłam mu wszystko co najważniejsze. Ale zobaczymy, poczekaj, bo ja to na raz wezmę. Weźmiesz. Na raz, czyli to muszę zrobić od razu. Poprzestań tu. Poprzestań jak zrobię, jak będę miał tu spadać stąd. Aż się kopię. Ale się ubrudził chyba na agregat. Nie, na agregat cały czas jest brudny. Nie, nie. On tak to jest ładny. No taki forsznicowy. Czemu taki mijak robisz? Właśnie kurde nie wiem, za bardzo jest ta orka wpuszczona tutaj w ten chyba, nie? Ten skarb. Tak mi się wydaje, że za bardzo jest tu. Nie, no dobrze jest, tylko że... No może trochę za bardzo. No trochę za bardzo mi się wydaje. I ogólnie no ta operacja znowu trochę lipa, bo teraz szkoła i to tak, wiecie, cały czas coś próbne, matury, wszystko. Trochę lipa, bo będę miał chuj zaległości. No już ty kurwa nie marzysz, że szkoła nie pójdziesz. No ale teraz to trochę lipa, bo chociaż samo mi to tam wystarczy samochodzenie i pierdolę, tam się nie uczy ani nic. Ale jak się jeszcze nie chodzi i te zaległości naprawdę się stają duże, to już normalnie masakra jakaś. No i ciekawe, kiedy od razu, no raczej nie wiem, czy pójdę do szkoły, zależy. Zależy jak tam właśnie operacja się uda i jak się będę po niej czuł. No po pierwszej to fartownie trafiłem na wakacje. Leżałem z dobre 2 tygodnie w łóżku. Zero praktycznie, wiecie, wysiłku ani nic, no to także już raczej to na WF-ie sobie już nie zagram do końca roku, także już nigdy sobie raczej na WF-ie nie pogram. Bo to ostatni rok, a do maja to zleci raz, dwa. Tym bardziej, że już później to też WF-ów nie ma, bo są same jakieś fakultety i dodatkowe lekcje. Po co? No tak jest zawsze przed maturą, nie? Kiedy masz maturę? No w maju jest chyba, nie wiem. Kwiecień, maj. Nie no, kwiecień jeszcze chodzimy chyba. W maju chyba jakoś, nie wiem, nie chyba, nie. A teraz masz próbną, tak? No teraz mam, w tym tygodniu mam dwie próbne, z tego jedna ustna i mieliśmy w ferie przygotować jakąś tą wypowiedź, kurna, całą i w ogóle 15-minutową. Ale nawet nie wiem, gdzie ja tą kartkę mam, kurwa. Jaką kartkę? No tam mieliśmy taką nazwę tematu, na jaką mamy przygotować. Ja miałem coś o niepodległości, jak wpływa chyba niepodległość na ludzi. I coś tam, podaj tezę i kilka argumentów, kurwa. No odwołaj. I Bolek jak zwykle nie zrobił nic. No, także fajnie, miejmy nadzieję, że coś będzie w internetach. Jak nie będzie, to jest... Jesteśmy w dupie przysłowiowej i ale miejmy nadzieję, że akurat to kiedy będzie ta ustna, to mnie nie będzie w szkole. Co zrobisz? Co? Co miałem coś zrobić? No to zaraz zobaczę z tym, co zrobiłeś. Ej, czemu to tak się zrobiło? Ty aż tego nie zauważyłeś, nie? Nie. Ja nic nie podniosłem, ani tylko jechałem cały czas prosto. Może korzenie były. On się sam podniósł agregat i tak szybko zawierał ciągnik. Może faktycznie się ten bał. Dzisiaj krótszy taki odcinek, bo chcę to na szybko wyrenderować, żebyście dzisiaj w piątek, bo nagrywam to w piątek rano oczywiście, żebyście w piątek na 18, jak wrócimy 19, mieli chociaż ten odcinek do pooglądania. Chyba, że poczekam i wstawię wam go w sobotę na rano. I nie wiem, czy to nie byłoby dobre rozwiązanie, ale to będziemy myśleć. Zależy, o której wrócimy, nie? Tak dziwnie coś ten... Co? Gibnął? No dziwnie się tak podnosi tam, w tamtym miejscu, jakby tam było. Ale coś tam może być. Zobacz Bolek jak w orce, bluzie jedzie. Jedzie, ciśnie tam, ładnie, tu trzeba zawalić, proszę o ciebie. Nie, ale fajny agregacik. Nie, no ładnie robi. Ogólnie to ten, taki typowo polski ten agregat. Na Bolusiowo sobie, nie, na Bolusiowo to ja chciałem coś takiego większego, ciąganego do Ursusów. Widziałem takie fornie, to forsznitowski chyba był. No przecież jesteś na Bolusiowie. No ale do tej serii i tamtej. Tam do tego. Kurwa, poszła opona w chuj. Dobra, starczy, Krzychu. Do czego, do jakiej serii? Z Mikim. A to na których gospodarstwach wrócili grani? Co? Na których gospodarstwach? Tamtych dwóch. Tamtych dwóch? Tak. No tak jak normalna seria kiedyś była, nie? A. Tą sobie teraz zrobiłem singla. No i jeszcze tartak chcę zrobić z serii, ale i jak to wyjdzie, co tam wyjdzie, to nie wiem.
Nie, wprawdzie może kończymy. Krótszy taki ten odcineczek by był. A następny będziemy tak to już mieli. Prawdopodobnie ja sobie siew zrobię jeszcze poza odcinkiem. Brączek jak będzie tam coś chciał, to sobie zrobi agregatowanie tamtego pola czy coś. I wtedy sobie już widzimy się w nawozach. Jadę jeszcze go obmyję sobie. I widzimy się wtedy prawdopodobnie jak już będą nawozy, opryski. Tutaj dwa odcinki i mamy żniwa. Ej, kurde, nawet szybko zleciała. Szybko zleci ta seria, no po żniwach by nie wiadomo trochę więcej pracy. Heble by się tu lepsze przydały na pewno. A to jak się zbrudzę? No kurde, zaraz zobaczysz w ogóle i agregat. No w sumie. Prodzewniały jest, nie, ale... No ładne jest ogólnie. Jest okej. Dobra. Także to by, kochani, było na tyle. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę, za te dwa tygodnie, które byliście z nami i widzimy się prawdopodobnie jak już będziemy u mnie, albo jeszcze jak w sobotę uda nam się coś nagrać, także miłych ferii, bo tam pomorskie chyba widziałem zaczyna, jeszcze jakieś tam podkarpackie zaczyna chyba też, także dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się, cześć! Na razie.